dobry, witamy Państwa w niezwykle ważnym miejscu, czyli w Małaszewiczach, największym suchym przeładunkowym porcie lądowym na granicy z Polską. Są ze mną samorządowcy z tego regionu, pracownicy byli PKP Cargo, bo sytuacja jest niezwykle ważna. PKP Cargo, kiedyś największy lider w Polsce i w Europie, 60% rynku, dziś zaledwie 30%. Dlaczego? Dlatego, że polityczne decyzje, za którymi nie stał racjonalizm i pragmatyka, tylko czysta polityka, doprowadziły do spadku wartości spółki o 90%. Z 4 miliardów na 600 milionów. Te decyzje polityczne, między innymi to ta z lipca 2022 roku premiera Morawieckiego, który mówił i wydawał dyspozycję priorytetowego wożenia węgla z portów bałtyckich na południe. Ale też same decyzje, które zapadały w PKP Cargo, decyzje podejmowane przez upolityczniony zarząd, który nie dbał o kondycję firmy, który nie dbał o inwestycje, który dbał o to, żeby transferować publiczną gotówkę, zwłaszcza przed wyborami. Szanowni Państwo, w 2023 roku PKP Cargo sprzedało za 400 milionów złotych nowoczesny sprzęt, nowoczesne lokomotywy, które momentalnie odkupiło w postaci leasingu, czyli pozyskali 400 milionów, które nie wydali na inwestycje, ale nie kupili nowego sprzętu, ale kupili głosy. Zadłużyli spółkę poprzez wyleasingowanie i potężne koszty. Dziś PKP Cargo i nowy zarząd robi wszystko, żeby ratować spółkę. Jesteśmy w Małaszewiczach, niezwykle ważnym miejscu, tak jak powiedziałam na wstępie. Miejscu, które jest szlakiem komunikacyjnym ze wschodu na zachód. I ten port, największy port przeładunkowy, będzie wkrótce rozbudowywany. To mogło nastąpić wcześniej, gdyby poprzednie władze PKP i PKP Cargo doprowadziły do zmian własnościowych. W tej chwili zostały podjęte decyzje związane z przejęciem spółki PKP Cargotor poprzez PKP PLK po to, aby ruszyć z miejsca, aby uruchomić największy port przeładunkowy w postaci inwestycji za 3 miliardy 400 milionów. To wszystko generuje rozwój gospodarczy w regionie. Obecnie został zakończony proces związany ze zmianami w spółce. Spółka walczy o nowe kontrakty i osoby, które zostały zwolnione, jak mi powiedział wczoraj pan prezes PKP Cargo, być może wkrótce zostaną przywrócone. Nie będzie nowych zwolnień, bo spółka walczy o nowe miejsca pracy i utrzymanie tych 10 tysięcy, które zostały. Szanowni Państwo, to niezwykle ważne, aby narodowy przewoźnik odzyskał rynek, bo rynek został oddany. Decyzje polityczne spowodowały, że 50% rynku zostało oddane prywatnym przewoźnikom, między innymi niemieckim. Widzę tutaj sprzęt tych firm, nie będę wymieniać nazw. Ale skoro mówi się tyle o dobrze narodowym z jednej strony, a z drugiej strony decyzjami politycznymi oddaje się rynek, strategiczny rynek, rynek przewozów kolejowych, za którym stoją miejsca pracy. I dziś mówi się, że to jest wina obecnych władz. Nie, szanowni Państwo, kontrakty, umowy podpisuje się z wyprzedzeniem rocznym, a nawet dwuletnim. Dziś władze PKP Cargo i PKP walczą o spółkę. Z ustaleń i z zapewnień, które uzyskałam wczoraj na rozmowie z panem prezesem PKP i z dyrektorem PKP Cargo, wynika, że spółka wróci na właściwe tory na przełomie 2026-2027, bo poprzednie władze robiły wszystko, żeby wykoleić najlepszego, największego przewoźnika narodowego. Przykro, ale tak się działo. Ja chcę podkreślić jedno. Nie będzie zwolnień w PKP Cargo. Spółka walczy o nowe umowy, nowe kontrakty i przywrócenie do pracy w pierwszej kolejności osób, które zostały w
tym momencie zwolnione, czy kilka miesięcy wcześniej. Chciałem serdecznie podziękować pani Marcie Wcisło, która jest blisko naszych spraw północnej Lubelszczyzny, jak i całej Lubelszczyzny. Jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z panem prezydentem, samorządowcami z tego regionu, bo jest to naprawdę bardzo ważny temat i zarówno pani europoseł mówi o tym na kanwie polityki krajowej, jak i też podczas posiedzeń Komisji i Parlamentu Europejskiego, za co dziękujemy, że ten głos jest słyszany. A znając skuteczność pani poseł Marty Wcisło, wierzymy, że firma Cargotor PKP wróci na odpowiednie tory i będziemy się rozwijali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślę, że kluczowe jest odzyskanie rynku, odzyskanie umów, nowe umowy i przywrócenie osób, które wcześniej zostały zwolnione. Tak mnie zapewniły władze PKP Cargo i PKP PLK.